No cześć. I o czym się tam nudzicie? Być może śledzicie internety po to, żeby znaleźć inspirację do zrobienia czegoś fajnego. I w związku z tym może przyda wam się ten film, w którym będę chciał powiedzieć trochę o uspójnieniu trzech zupełnie różnych elementów dekoracyjnych tak, żeby mogły współgrać ze sobą i tworzyć spójną całość. Zaczynamy. Mamy tutaj trzy elementy, których w zasadzie nic ze sobą nie łączy, bo mamy przecież ramę z obrazu, najprawdopodobniej jakiegoś świętego obrazu. Tę ramę kupiłem w częściach na Pchlim Targu, pokleiłem ją, pouzupełniałem braki i pomalowałem z użyciem kremu pozłacającego Liberon, tak żeby wyglądała w zasadzie jak w pierwotnym przeznaczeniu. Mamy tutaj kartusz, taki gipsowy kartusz, który z założenia miał być po pierwsze bardzo stary, po drugie miał być złoty i miał być okazją do kupienia w internecie. No, po obejrzeniu na żywo okazuje się, że ani nie jest stary, co widać na tyle. Tego zdjęcia niestety mi bardzo brakowało przy wyborze tego przedmiotu, przy zakupie. Nie jest ani złoty, ani stary, jak widzicie, ale ma potencjał, który postaram się wykorzystać, nadając mu taki sam kolor jak tej ramie. No i trzeci element to jest fragment szafy. Jest to taka korona z górnej części szafy, która jest w fatalnym stanie. Miała trafić do pieca. Znajomy, który zajmuje się renowacją antyków, już nie widział dla niej przeznaczenia. Ja widzę w niej potencjał. No a przede wszystkim, słuchajcie, dostrzegam jednak pewne spójne elementy między tymi trzema przedmiotami. Jakie to elementy? No oczywiście ten piękny roślinny ornament, czyli tutaj i tutaj liście akantu. Ten ornament łączy te przedmioty i mam takie wrażenie, że gdyby je uspójnić kolorystycznie, to mogłyby pomóc stworzyć fajną aranżację we wnętrzu. Ja wprawdzie nie jestem wielkim fanem złoceń. Kojarzą mi się z wnętrzami świątyń głównie i kojarzą mi się z takim troszkę brakiem spójności między przesłaniem a bogactwem, które tam jest. To jest moja prywatna opinia. Natomiast jestem też wielbicielem, jakby nie było, jednak sztuki, jaką jest tworzenie takich zawiłych, pięknych ornamentów i dekoracji właśnie. Te sztukaterie z tamtych czasów robią naprawdę ogromne wrażenie. Więc gdyby te trzy elementy spróbować ujednolicić kolorystycznie, to może powstać z nich fajna, ciekawa aranżacja, która w minimalistycznym wnętrzu, takim, gdzie tego złota nie ma za dużo, może być właśnie fajnym punktem centralnym, może przykuwać uwagę i zagrać tym minimalizmem, mimo tego swojego bogatego wzornictwa i tej bogatej kolorystyki. Zobaczymy, co wyjdzie. Spróbujemy w tym filmie się tym zająć. Zacznę od doprowadzenia do ładu tej korony, bo ona jest w stanie agonalnym, więc trzeba ją wyczyścić, trzeba ją pokleić i to jest nasze pierwsze zadanie.
Korona umyta, jak widzieliście, schnie. Dużym plusem barwienia tego typu przedmiotu na jednolity kolor jest to, że nie musiałem jej czyścić jakoś bardzo, bardzo dokładnie. Gdybym chciał odzyskać surowe drewno, no to pracy byłoby dużo więcej. Przy takich sztukateriach zawsze jest ciężej. Ponieważ to malujemy na złoty kolor, to się tam bardzo nie przejmuje tym, co jest pod spodem. Teraz zajmę się kartuszem, można by już w zasadzie zacząć go malować, ale ponieważ nie wiem, co na nim było, czy czasami nie ma jakichś tłustych plam, to przemaluję go jeszcze delikatnie benzyną ekstrakcyjną po to, żeby go odtłuścić i żeby mieć pewność, że po wyschnięciu, jak nałożę farbę, nic się tutaj nie będzie działo. Teraz chwilę dam odparować benzynie i w zasadzie za moment możemy zabierać się za malowanie. Libero ma w swojej ofercie kilka kolorów złota. Mamy tutaj kolor, który nazywa się Chantilly. Po francusku niestety nie mówię, ale mam nadzieję, że dobrze wymieniam tę nazwę. Tutaj mamy kolor Rambouillet albo Rambouillet, taki ciemniejszy. A tutaj mamy kolor, który nazywa się Trianon i to jest dokładnie ten kolor, którego użyłem do pomalowania tej ramy. Więc najbardziej logicznie będzie, żeby wykorzystać ten sam kolor do pomalowania kartusza i tak też zrobimy. Słuchajcie, preparat jest niezwykły. Ma taką konsystencję kremową, w zasadzie woskową i podobnie też pachnie. Zapach jest piękny i jak widzicie nakłada się bardzo, bardzo dobrze. Byłem zaskoczony przy ramie, że tak ładnie pokrywa. W zasadzie wystarcza jedna warstwa. No, mam nadzieję, że ten kolor będzie wyglądał spektakularnie. Nie jest to typowe wykorzystanie tego kremu. Pod koniec filmu pokażę Wam jeszcze inną ramę, w której wykorzystałem dokładnie ten sam krem. Tam efekt jest kompletnie inny, ale myślę, że też ciekawy bardzo. Nie będę malował jakoś tak bardzo, bardzo dokładnie. Zostają takie... taka nierówna faktura, trochę nierówna powierzchnia tego kartusza. Bąbelki powietrza, które w czasie schnięcia gipsu, z którego jest zrobione, porobiły takie otworki, chyba zostawię. Będzie to wyglądało naturalniej. Ale gdyby się uprzeć, to dzięki właśnie również strukturze tego kremu można spokojnie te otwory uzupełnić tym preparatem. On tam sobie wyschnie i wyrówna się ta powierzchnia, ale no, akurat w tym wypadku na takim efekcie nam nie zależy. Różnica między kolorem, który ten kartusz miał pierwotnie, a tym, który mu właśnie nadajemy, jest ogromna. Już niezwykłe, że kupowałem go również jako złoty. Taki złoty, raczej moczarowy. Ta zieleń jest taka jak patyna trochę, no ale przecież złoto nie patynuje w taki kolor, to raczej domena miedzi. Więc takie to trochę było niespójne moim zdaniem. No teraz wydaje mi się, że będzie znacznie ciekawiej. Aczkolwiek jest to eksperyment. Ciekaw jestem bardzo, czy Wam ten kolor przypadnie do gustu.
Ok, malowanie skończone. Damy teraz wyschnąć kartuszowi, a zabierzemy się za poklejenie naszej korony do szafy, bo ona już wyschła. Słuchajcie, włożę trochę kleju, posklejam to, ale myślę, że nawet nie będę szpachlował tych pęknięć, bo w moim odczuciu one nadają tylko charakteru temu przedmiotowi. Taki był, więc taki zostanie. Będzie widać wiek. Myślę, że to nie jest wada. Nie bądźmy purystami. Może to wyglądać fajnie. Teoretycznie można byłoby to poszpachlować. Myślę tutaj o tych otworach po drewnojadach, o tych pęknięciach właśnie. No ale przecież straci to cały charakter, na który pracowało dziesiątki lat. Chyba nie o to chodzi. Dzień minął, pokleiło się oczywiście bardzo ładnie, klej wysechł. Słuchajcie, gdyby to był element nośny, konstrukcyjny w jakimś meblu, no to takie klejenie byłoby oczywiście nie do przyjęcia. Trzeba by to było zrobić znacznie lepiej, ale no umówmy się, jest to element ozdobny, na którym nie stawiamy niczego ciężkiego. Sam w sobie miał się ustabilizować i to się dokładnie stało, więc nie ma co tutaj przesadzać. Możemy zabierać się za malowanie. Malując, opowiem Wam jeszcze może kilka ciekawostek o samym tym kremie pozłacającym, bo jest to rzeczywiście dość wyjątkowy produkt. Bardzo go lubię za kilka rzeczy i może o tym właśnie opowiem Wam w trakcie malowania. Pierwsza rzecz, którą powiem Wam na temat tego kremu, to to, że on może być wykorzystany w taki sposób, żeby być lekko matowym, tak jak w przypadku tej realizacji, ale może też być bardziej błyszczący. Wystarczy po 2 godzinach, wtedy kiedy wyschnie, wypolerować go na przykład bawełnianą szmatką i wtedy on będzie miał dużo więcej takiego połysku naturalnego w sobie. No ja tutaj akurat chciałem wykorzystać wersję bardziej matową, no i tak też to będzie wyglądało. Są 3 wersje kolorystyczne. Ten krem to jest, jak powiedziałem wcześniej, w zasadzie wosk na bazie brązu. Dodawany jest brąz, który nadaje mu albo takie złotawe, albo takie srebrnawe odcienie. I bardzo fajną rzeczą jest to, że jeżeli próbujecie dobrać kolor, tak jak ja próbowałem dobrać kolor do tej ramy, która była. No ja na szczęście wykorzystałem produkt w oryginalnym kolorze, ale jeżeli byście chcieli dobrać kolor nietypowy, to w zasadzie możecie sobie wykonać taką mieszankę, dokładnie tak jak z farbami, dowolnych odcieni. Macie do wyboru 3 i na dobrą sprawę wszystko, co jest wypadkową z połączenia 2 bądź 3 tych barw, jest do zrobienia, więc w zasadzie każdy odcień złota najprawdopodobniej jesteście w stanie po prostu sobie dobrać. Kolejną bardzo fajną cechą tego kremu, za którą go bardzo lubię, jest jego bezproblemowość, bo on nakłada się równie dobrze na stare drewno, jak i na nowe drewno. Może w przypadku drewna takiego bardziej surowego warto je przeszlifować na przykład papierem ściernym o gradacji 240. Wtedy ta przyczepność będzie lepsza. No tutaj to było dość dobrze wyczyszczone, więc nie ma tego problemu, jak widzicie, ale tym preparatem możecie również malować dowolne inne materiały. On równie dobrze będzie pokrywał na przykład metal, karton, skórę, beton. No wiele, wiele rzeczy, które Wam przyjdą do głowy, warto zaeksperymentować. No, z całą pewnością dzięki temu, że jest to na bazie wosku, bardzo fajnie Wam pomaluje te przedmioty. Schnie po około 2 godzinach. W zasadzie jest już gotowy. No i właśnie to wypolerowanie może dać, tak jak wspomniałem wcześniej, połysk po takim czasie. Jak widzicie, na każdy z tych 3 przedmiotów nakładam krem z użyciem pędzelka, ale nie jest to jedyna technika, jaką można go nakładać. Szczerze mówiąc, robię tak tylko i wyłącznie dlatego, że maluję dość skomplikowane obiekty, bo każdy jest dość bogaty w rzeźbienia.
i pędzelkiem nakłada się ten krem najprościej. Natomiast jeżeli malujecie przedmiot, który ma dużo takich płaskich elementów i jest większy, to znacznie skuteczniej, znacznie lepiej będzie nakładać krem z użyciem bawełnianej ściereczki na przykład. Jakieś pakuły możecie sobie też zastosować w takim wypadku. Nakłada się to znacznie szybciej. Efekt będzie też wyglądał nieco inaczej. Ja zastosowałem taką technikę z użyciem takiej właśnie szmatki bawełnianej na lustrze, które jest u mnie na tarasie, które najpierw było pomalowane z użyciem farb kazeinowych. Nadałem tej ramie taki fajny turkusowy kolor, a następnie właśnie z użyciem takiej szmatki bawełnianej nałożyłem krem złoty na takie fragmenty. Zresztą widzicie to w tej chwili. Moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. No i to też pokazuje możliwości tego produktu w zastosowaniu w połączeniu z innymi kolorami. Także jeżeli macie do pomalowania jakieś dekory, to użyjcie pędzelka albo jakiejś szczoteczki. A jeżeli malujecie większe, płaskie powierzchnie, to spokojnie gąbką. Możecie też właśnie z użyciem gąbki pomalować dekory, nadając tylko taki delikatny, złoty kolor na jakichś tam małych fragmentach. Moim zdaniem te wszelkie niedoskonałości, te pęknięcia, te wżery po drewnojadach nadają tylko uroku takim przedmiotom. Bardzo lubię taki styl naturalny, w ogóle mi to nie przeszkadza. Podkreśla charakter, podkreśla wiek przedmiotu, więc moim zdaniem, z mojej perspektywy jest to cenne. I fajnie można naprawdę wykorzystać tego typu elementy, jak chociażby taka właśnie korona z szafy, no, która sama w sobie jest piękną dekoracją. U mnie przez wiele lat podobna korona do tej, którą też dostałem gdzieś tam za darmo, wisiała nad wejściem do salonu, nad drzwiami po prostu. Spróbujcie kiedyś, jeżeli macie taką koronę, przymierzcie nad drzwiami, zobaczycie, jak fajnie to może dekorować. Taki nietypowy pomysł na wykorzystanie, ale myślę, że dość dobry. Każdy z tych przedmiotów może funkcjonować zupełnie niezależnie jako dekoracja. Taki kartusz będzie wyglądał fajnie na ścianie solo. Taka rama po świętym obrazku będzie wyglądała pięknie z lustrem w środku, zwłaszcza jeżeli będzie to lustro, w którym będzie fazowane szkło. Ma to dodatkowo takiego fajnego charakteru. No ale spróbujemy też stworzyć jakąś jedną aranżację z użyciem wszystkich tych trzech przedmiotów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uniwersalność tego kremu, co jest też dość ważnym elementem, pozwala na takie kupowanie na przykład na pchlim targu przedmiotów bez zastanawiania się, czy akurat ten odcień złota będzie Wam pasował do innych elementów we wnętrzu, bo jeżeli nie będzie pasował, a będzie Wam bardzo zależało na tym, żeby był taki jak na innych, no to po prostu z użyciem tego kremu sobie ten odcień poprawicie. Wprawdzie nigdzie nie jest powiedziane, że odcień złota na różnych przedmiotach w pomieszczeniu musi być taki sam, no ale jeżeli Wam na tym zależy, no to właśnie macie bardzo proste rozwiązanie. Czasami można kupić jakiś przedmiot, który w ogóle nie był złoty, jakąś starą ramę do obrazu albo ramkę na zdjęcie, zupełnie współczesną, również można przemalować z użyciem takiego kremu, no i to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Wiem, co powiecie. Złote, a skromne. Jest to jakiś pomysł. Można te trzy elementy powiesić w taki sposób. Jak mówiłem wcześniej, już nie chcę tego powtarzać. Każdy z nich może żyć swoim życiem, będzie wyglądał na pewno bardzo dekoracyjnie. Jak już położyłem tę koronę na tym lustrze, to wygląda na to, że pasuje idealnie. Można ją oczywiście powiesić niezależnie, ale gdyby to scalić ze sobą,
To na dobrą sprawę, nawet bez tego kartusza w formie lustra wyglądałoby to też fajnie. Można by też się pokusić o to, żeby zamontować ją z boku. Oczywiście wtedy takie lustro można by było powiesić w poziomie. Też będzie to wyglądało ciekawie. Można wypełnić tło. Można dać tutaj jakiś kawałek sklejki, wypełnić to jakimś materiałem, który też można dowolnie zabarwić. W zasadzie, co komu w duszę gra. Mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, że złoto może być ciekawe, może być atrakcyjne. Jeżeli nie ma go zbyt wiele w pomieszczeniu, to naprawdę może stanowić ciekawy element dekoracyjny. Bardzo liczę na Wasze podpowiedzi w komentarzach pod tym filmem. Jak można wykorzystać te elementy niezależnie, albo jak wykorzystać czy stworzyć tego rodzaju aranżacje z użyciem ich wszystkich w jednym miejscu. Dajcie upust swojej kreatywności, wiem, że stać Was na wiele. Wielokrotnie tego doświadczałem w komentarzach na Facebooku. Tymczasem prośba o zasubskrybowanie kanału, o lajki, jeżeli Wam się podobało, i o komentarze. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach.